Cześć wszystkim, znowu Kone 7, a to dalszy ciąg Arcanum. Cóż, dzisiaj dalej gadamy, teraz z tym panem. On chyba nam ma również coś do powiedzenia. Witaj, kim jesteś? Mów mi Hadrian, jestem akolitą Panarii, miejscowym ekspertem od archeologii. W czym mogę ci dziś pomóc? Dzień dobry, nazywam się Punio, czy mogę z tobą chwilę porozmawiać? Oczywiście. Porozmawiajmy o twojej pracy. Powiedz mi o swoich eksponatach. Co to jest palec szkieletu? To jest palec świętego Manoxa. Jego palec? Skąd się to wziął? Legendy wspominają czasy, kiedy święty Manox został schwytany przez barbarzyńców. Plądrowali okoliczne wioski i przetrzymywali go dla okupu. Kazał swoim ludziom odmówić, więc barbarzyńcy zagrozili mu utratą palca, jeżeli nie będzie współpracował. Manox wtedy wziął nóż i powiedział, że żadnego okupu nie będzie, a potem sam sobie odciął palec. Pewnie był twardzielem. Kiedy musiał. Czy chcesz się czegoś jeszcze dowiedzieć? Dobra. Co to za szklane urządzenie? Nie mamy zielonego pojęcia, co to jest, ale ładne, prawda? Tak sądzę. To może, co to za czarny klejnot? To oko krakatura. Naprawdę? To piękny kamień. Nie, to prawdziwe oko krakatura. Gdy rada go wygnała, on się mocno bronił. W jakiś sposób stracił przy tym oko. A kto się znalazł podczas uprzątania pobojowiska? Straszną istotą był ten krakatur. Jeżeli zapytasz Aleksandra, kogo wygnano przez te wszystkie lata, opowie ci tę historię. No dobra. Czy są na sprzedaż? Nie, są to są bezcenne kościelne artefakty. Nie rozstawił się z nimi za całe złoto tego świata. No dobra, no to powiesz mi, co wiesz o szczątkach Nasruddina, o. Szczątki Nasruddina? Co chcesz o nich wiedzieć? Gdzie są? Są przechowywane w starych katakombach pod świątynią. Pierwszy akolita Aleksander może cię tam skierować, jeżeli będziesz miał problemy z ich odnalezieniem. Widziałeś je? Nie. Zrobiłbym wszystko, żeby zobaczyć jego stare kości. Gdyby udałoby mi się choć zerknąć, mógłbym odpowiedzieć na tyle pytań. Kiedy zginął, w jaki sposób? Chciałbym wiedzieć, czy jego szkielet był taki sam jak zwykłego elfa, czy może długoletnie działania potężnej magii zmieniły go w jakiś sposób. Tyle pytań, a nigdzie ich nie zobaczyłem. Czemu, Hadrianie, jesteś przecież kościelnym archeologiem? Z pewnością musiałeś... Tak? Tak sądzisz, prawda, młody człowieku? Gdy starszyzna kościoła potrzebuje, żeby ktoś kopnął w głębinach bengoliańskich jaskiń, to kogo wzywają? Albo gdy jakiś biedny głupiec znajdzie grób zamknięty klątwą krwi Grogorta, wezwijcie starego Hadriana. Ale dlaczego nie pozwolą ci zobaczyć szczątków? Nie mam pojęcia. Mówią o zbezczyszczeniu i świętokradztwie, ale przecież on jest martwy. My aretwy y. Szanuję i cenię Nasruddina z jego nauki i bardziej niż ktokolwiek inny, ale nie sądzę, żeby zdenerwował się, jeśli odłupałbym kawałek jego ziemskiej powłoki. No, rozumiem cię, ja też chciałbym rzucić na nie okiem. Naprawdę? Czy jesteś archeologiem, przyjacielu? Nie, ale powiedzmy, że interesuje się miejscem spoczynku Nasruddina. Dobra, niestety nie mogę ci pomóc, nigdy nie widziałam szczątków, więc wątpię, żeby pozwolili komuś obcemu tam wejść i przerzucić kości. Przykro mi, ale musisz sobie poradzić sam. No dobra, w takim razie miłego dnia. Czekaj, tak? Słuchaj, gdyby ktoś szukał dyskretnego sposobu na dostanie się do komory grzebalnej i gdyby ten ktoś przypadkiem szwędał się po kanałach, to może udałoby się temu komuś znaleźć wejście do starych katakumb. Kto wie, co można tam znaleźć? O, a gdyby ten ktoś zdołał coś znaleźć, na przykład fragment szkieletu Nasruddina, to pewien archeolog byłby zapewne zainteresowany rzuceniem na to oko. Poszukam, jeżeli coś znajdę, przyniosę z powrotem. Zrób tak, przyjacielu. Coś jeszcze? Zapytajmy się coś jeszcze może. Nie, on już chyba nie ma nic do powiedzenia. Tak, tylko o eksponatach i o szczątkach to zrobię. Dobra. Więc wiemy, gdzie możemy się dostać do szczątek. Tutaj są jakieś drzwi. Tu nie ma nic ciekawego. Tu pewnie również. Ta... O, jakaś skrzynka. Zobaczmy, czy jest coś w środku. Ta, szaty kapłana. A nie potrzebuję szat kapłana, po co mi. Dobra, i tu jest wejście do krypty. Stać, co cię to sprowadza? Ciekawi mnie, dokąd prowadzą te drzwi. Te drzwi prowadzą do grobowca Nasruddina. Mogę wejść? Przykro mi, ale poza starszyzną kościoła mogą tam chodzić jedynie bracia i siostry Panarii udający się z pielgrzymką, a ty nie... A tych nie widzieliśmy już od bardzo, bardzo dawna.
A, już przebywam z pielgrzymką, chcę tylko zobaczyć szczątki. Przykro mi, ale nie nosisz szat Ta, Skype. Poczekajcie chwilę. Zawsze o nim zapominam. Gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś? Tutaj, o, do widzenia. Dobra. Tak, tak nas nie wpuści. Jeżeli pamiętacie, dawno, dawno temu, w Zamglonych Wzgórzach, znaleźliśmy pewną szatę pielgrzyma w tamtym kościele opuszczonym. Ponoć, jak się ją nałoży, to można tam wejść. Cię wpuszczą. Ale nie chce mi się ich szukać, więc po prostu zrobimy tak, jak Hadrian radzi i udam się do kanałów. Szczęśliwie wejście do kanałów jest już tuż pod świątynią. A my już szczęśliwie spacyfikowaliśmy wszystko, co się tu mogło znajdować. Dobra. Dobra, gdzie znajdowało się to wejście? To jest dobre pytanie. Gdzie to kieruje? Nie tam, gdzie chciałbym. Więc wracamy i szukamy dalej. Było gdzieś takie zawalone przejście, w które już raz przez przypadek chyba wszedłem. Albo specjalnie je opuściłem, już nie pamiętam. O, tutaj. Dobra. Już wiemy, gdzie się kierować. To będzie niezła przechadzka. Szybciej, szybciej, panowie. Nie ma czasu. Trzeba dowiedzieć się, o co chodzi z tym Nazrudinem. Że jak wejdziemy do jego komnat, to nam się ukaże jego duch, który powie nam jakieś sekretne historie, o których musimy wiedzieć, aby wykonać naszą misję i pozbyć się Aronaxa i takie tam. Tak, tak tylko fantazjuję. Jesteśmy w świecie fantazy, wszystko może się wydarzyć. Skoro Aronax sam w sobie się nam objawił, czemu nie Nazrudin? W końcu Aronax został wygnany, a wygnanie to ponoć gorsze niż śmierć. A dobra. Skacz na muzyczka. Wow, coś tu nieźle baluje. Siekacz kości. Sprzątacze świątyni powinni lepiej wykonywać swoją robotę. Mam nadzieję, że żaden z tych siekaczy nie jest Nazrudinem. Okej. Chyba nigdzie więcej się nie dostanę, albo... Może to jest to właściwie przejście, więc... Raz, żeś zapukał, dwa, jeszcze masz próby. Słowem jest klucz, co te drzwi otwiera. Nie znam żadnego słowa. Pewnie musi być jakieś inne zadanie. Więc okej, dobra. Jesteśmy. No... Wygląda na całkiem ładny grobowiec. Masywny kamienny sarkofag jest pokryty runami, rzeźbami. Wygląda na to, że ma całe stulecia. Czaszka z grobowca na zrodzinę. Okej, pożyczę sobie. Dzięki. Dobra, teraz pytanie, jak stąd wyjść? Czy mogę to zamknąć? To ciekawe. Nie mam pojęcia, co to oznacza. Ale może ktoś nam powie. W sarkowaku widzisz szkielet ubrany w podarte szaty. Brakuje mu prawego palca. Prawego palca, powiadasz? O, to już słyszeliśmy coś o braku prawego palca dzisiaj. Ale dobra. To podobnie jakbym wyszedł głównym wejściem, to ktoś by się ze mnie obraził. Coś strażnicy i tak dalej. Dobra. Nieważne. Idźmy do Hadriana. I pokażmy mu, co znaleźliśmy. Mhm.
obraziłbym się, jakby ktoś puścił taką skoczną muzykę w tych kanałach. Czemu by nie? Miałby znacznie weselszym miejscem. Nie no, sorry, kanalarze też przecież muszą to jakoś pracować. Nie znaczy, że muszą pracować w takiej ciszy i słowieszczym pochuchach, podmuchach wiatru. Jakby tu puścić jakąś ładną muzykę, to nawet byłoby całkiem przyjemne miejsce do pracy. No i zatkać sobie nos i tak dalej. Nałożyć odpowiednie gumofilce. Ale tak, nie najgorsze, na pewno nie najgorsze. Dobra. Tak, dziękuję ci telefonie za przypomnienie. Dobra. Nieważne. Dobra. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Witaj Hadrianie. Czy możesz mi poświęcić kilka minut? Wracam skrypty. Wspaniale! Podejdź, opowiedz zaraz, co udało ci się znaleźć. Mam czaszkę i kilka ciekawych obserwacji. Czaszka, wspaniale! Czy mogę zobaczyć? Oczywiście. Dziękuję, tak ekscytująca chwila. Będziemy pierwszymi osobami od ponad 2000 lat, które ujrzą nas Rudina. Rzeczy, które poznamy... Chwila, momencik, co to jest? Hadrianie, co się stało? Ta czaszka, mówisz, że ją znalazłeś w sarkofagu w komorze grzebalnej? Jesteś pewien? Ta jak najbardziej, o co chodzi? Ta czaszka nie należała do elfa. To ludzka czaszka. To niemożliwe. A jest jeszcze parę dziwnych rzeczy. W środku sarkofagu był jakiś rysunek zrobiony krwią. O co chodzi, mówisz, że rysunek został zrobiony krwią? Nie wiem, co to oznacza, ani skąd się tam wzięło. Słowo brzmi jak starożytne panarum, język używany przez wczesną starszyznę kościoła. Od wieków się go nie używa. Ale Gunther Wilhelm jest ekspertem i będzie wiedział, co to znaczy. Jeśli zrobiono go... O mój Boże! Pochowano go żywcem! Szkielet nie miał prawego palca. Jego prawy palec? Wiesz, co to oznacza? O nie, to niemożliwe! Co, Hadrianie, o czym ty mówisz? Jedyny z przedmiotów, jaki tu mam, jest palec Manoxa. Istnieje związana z nim legenda. Nigdy nie potwierdzono, że palec należał do samego świętego. Wydaje się jednak, że jest to bardzo prawdopodobne. Twierdzisz, że ciało w sarkofagu należało do Manoxa? Nie wiem, dobry Boże, dlaczego? Dlaczego by go mieli pochwycić w grobie nas Rudina? Ja po prostu... Hadrianie, co robimy? Nie mam pojęcia, to odkrycie, nie wiem, 2000 lat i nikt się nawet nie sprawdził. Cóż z nas za głupcy. Przyjacielu, musisz porozmawiać o tym z Gunterem. Dowiedz się, co mówi wiadomość. Ja już do niczego się nie przydam. No myślę, o co w tym wszystkim chodzi, Hadrianie, obiecuję. Może trzeba było tego nie ruszać. Nie co dzień spotykasz coś, co zaprzecza twojej wierze. Przykro mi... Bardzo mi przykro, Hadrianie. Zostawię cię samego. No. Intryga się rozwija. Dobra, porozmawiajmy z Gunterem. Ma na pewno coś ciekawego do powiedzenia. Witaj ponownie, Gunterze. Masz chwilę? Dało mi się odkryć coś związanego ze szczątkami nas Rudina. Witam z powrotem. Rozumiem, że rozmawiałeś z Hadrianem. Dowiedziałeś się tego, co chciałeś? Dało mi się coś znaleźć, ale nie wiem, co to oznacza. Interesujące. Wygląda na to, że mieliśmy na oczach przysłowiowe klapki. Ale czemu nam je założono? Przypuszczam, że wczesna starszyzna mogła sądzić, że historia z wniebowstąpieniem wzmocni wiarę, ale kosztem ludzkiego życia? Trudno mi to uwierzyć. Aha, znalazłem coś, co jak uważam może powiedzieć, potwierdzić fałszywość szczątków. Co znalazłeś? Pan też, jak wspomniałem o pracy nad starszymi tłumaczeniami, znalazłem kolejny ustęp różniący się od współczesnego Archeonu. Znasz fragment, w którym jest mowa o miejscu ostatecznego spoczynku Nazrudina? Ta Aleksander o nim wspominał. Dzisiejszy Archeon mówi, Nazrudin podjął podróż na południowy kraniec lądu i tam spoczął. Egzemplarz, który tłumaczy, mówi prawie dokładnie to samo, z jedną małą różnicą. Otóż stoi tam, Nazrudin przekroczył wodę i podjął podróż na południowy kraniec lądu. Co sugerujesz, Gunterze? Sugeruję, że Nazrudin nie został pochowany tu w Kaladonie. Zawsze zakładaliśmy, że pisma mówiły o głównym kontynencie, a po znalezieniu szczątków oczywiście nikt już tego nie sprawdzał. Gdzie więc znajdują się jego szczątki?
Południowy krańiec lądu w ogóle w Arcanum to wyspa Thanatos na południe stąd. Myślę, że właśnie tam musisz się udać. Mogę cię poprosić o przysługę, gdyby udało ci się znaleźć trochę czasu przed wyjazdem. Czy mógłbyś odkryć prawdziwą historię świętego Manoxa? Są tutaj ludzie, którzy chętnie znajdą odpowiedzialnych. Może tak zrobią. Jak myślisz, dlaczego to wszystko zrobiono? Nie wiem, przyjacielu. Może bali się czegoś w prawdziwych szczątkach Nasruddina? Powinieneś poszukać jego prawdziwego miejsca spoczynku. Tam, jak sądzę, poznasz odpowiedzi na swoje pytania. Dobra, tak zrobię, Gunterze. Dziękuję i miłego dnia. O, powodzenia. No dobrze. No to chyba jest jeszcze jedna osoba. A właśnie, nie opowiedzieliśmy mu jeszcze o tych krwawych śladach. Tak. Mogę ci powiedzieć tyle. Ze słów wiadomości, którą widziałeś, pierwsze znaczy przeciwieństwo, a drugie prawda. Nie mam pojęcia, co oznacza pęknięty pierścień. O, dziękuję, Gunterze. Sprawdzę to dokładniej. Dobra, przeciwieństwo i prawda. No cóż, święty Manox miał na pewno coś do powiedzenia przed śmiercią. No dobra. No a porozmawiajmy chyba z najbardziej zainteresowanym. Aleksandrze, mam bardzo dziwne wieści. Naprawdę? O czym ty właściwie mówisz? Gunter odkrył coś związanego z nazwą Panari. To dziwne, przyjacielu, ale raczej niezbyt ważne. Prawie każde tłumaczenie czym się różni. To prawdopodobnie zwykła pomyłka, coś jeszcze? Pojawiło się również kilka innych dziwnych rzeczy. Powiedzmy, co Gunter powiedział o Kanhua. To ciekawe. Może coś jeszcze nie tak? Tak. Udało mi się dotrzeć do krypty Nasruddina. Co znalazłeś? Udało mi się znaleźć tę czaszkę. Jest ludzka, a nie elfia. To bardzo ważne. Najwyraźniej szczątki są fałszywe. Jeśli dowiesz się, co wszystko znaczy, wróć do mnie. Cóż jeszcze? Mam parę obserwacji dotyczących krypty i szczątków. Rozumiem. Jeśli dowiesz się, co to wszystko znaczy, wróć do mnie. Jeśli rzeczywiście moja rodzina, chciałem powiedzieć, krew Manoxa została przelana z powodu jakiejś mrocznej intrygi, to możesz być pewien mojej zemsty. Przysięgam na me życie. Coś jeszcze? Tak. Gunter znalazł kolejną nieścisłość w Archaonie. Wygląda na to, że wszyscy byliśmy zwodzeni. Nasze drogi się rozchodzą, ale jeśli znajdziesz czas, to może udałoby się dowiedzieć czegoś więcej o wiadomości zapisanej w krypcie. Wróć do mnie, kiedy dowiesz się, co ona oznacza. W innym wypadku muszę cię pożegnać. Mam nadzieję, że znajdziesz miejsce do ostatecznego spoczynku Nasruddina. No i to tyle. No chyba tak. No cóż, dobra. Zapytajmy się jeszcze, czy może Hadrian... Nie. Hadrian też już nie ma nic do powiedzenia. Okej, dobra. To na czym stoimy? Dobra, nie mam żadnego oficjalnego zadania. A dobra, czy może jest jeszcze ktoś, z kim możemy porozmawiać o Panari? Tu jest jakieś przejście. Okej. Tutaj nas nie chcą, zdecydowanie. A co tam jest właściwie? No nie wiem, dobra. Nie widzę jeszcze tu żadnych innych osób, których można by porozmawiać o Panari. A potrzeba nam chyba jeszcze trochę informacji. Dobra. Zastanawiam się, co nad tym zrobić w następnym odcinku. Spróbujemy rozwiązać tą tajemnicę świętego Manoxa. I tak dalej, i tak dalej. A potem, no cóż. Zobaczmy mapę świata. Wyspa Thanatos znajduje się tutaj. I znając życie
nie znajdziemy kogoś ochotnego, który będzie chciał nas tam zabrać. Więc będziemy musieli zdobyć własny statek. No, jest na to co najmniej kilka opcji. Więc też tym się zajmiemy w najbliższym czasie. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. No już do usłyszenia niedługo. Na razie, cześć.